Zarobiłem dzisiaj 11 milionów na BoxPVP, na koncie mojej dziewczyny na anarchia.gg. Jak do tego doszedłem, zobaczcie sami, bo naprawdę było bardzo ciekawie. Oglądajcie do końca. Jeżeli chcecie więcej odcinków z serii na koncie mojej dziewczyny, zostawcie 800 lajków do końca dnia, a będę wiedział, że wam się podoba. Konkurs na 100 milionów wygrywa ta osoba. Mordko, zgłoś się do mnie na Discordzie, aby odebrać nagrodę. A ja ogłaszam kolejny konkurs, tym razem na 120 milionów. Zostaw suba, lajka i napisz swój nick w komentarzu. Miłego oglądania. No siemanko, dzisiaj znowu na koncie mojej dziewczyny, no i próbujemy, słuchajcie, zarobić jak najwięcej. Pewnie w tytule wiecie już, ile udało mi się zarobić. Ja jeszcze teraz tego nie wiem, będę robił różne rzeczy. Będę starał się kupować taniej na rynku, sprzedawać drożej, troszkę pokopać, może się poklepać i zdobyć coś z jakiegoś gracza. No generalnie oglądajcie do końca, wy na pewno już wiecie, ile mi się udało zarobić. Ja jeszcze tego nie wiem. Generalnie status po tamtym odcinku, jeżeli ktoś nie widział: mamy buty demona, mamy spodnie arcymistrza, elitrę bohatera, którą dzisiaj pewnie wymienimy, hełm demona, no i oczywiście miecz arcymistrza i 4 miliony, jeżeli chodzi o nasz stan konta. W tym momencie żadnych itemów chyba na rynku nie mamy wystawionych, z tego co wiem, widzowie. Tak, żadnych nie mamy, nic tutaj nie ma. No i będziemy oczywiście raz, że patrzeć rynek, dwa, tutaj działać troszkę, jeżeli chodzi właśnie o jakieś wyjście na strefkę. Zobaczymy co, jak, co dzisiaj się uda zrobić. No powiem wam szczerze, naprawdę fajnie się ta seria rozwija, odcinki wam się podobają. Jak chcecie kolejny odcinek, to tak jak macie na wstępie powiedziane, słuchajcie, 800 lajków, kontynuujemy tę serię na koncie mojej dziewczyny Diany. No i zobaczymy, tak, co z tego dzisiaj wyjdzie. Dobra, pierwsze co, słuchajcie, ryneczek. 4 milionki, to jest fajne sianko, żeby tutaj naprawdę podziałać. Co my tu mamy powystawiane? Czy jest coś w ogóle ciekawego od rana dzisiaj? Coś, na co warto zwrócić uwagę? Czy raczej tutaj sam syf jest na tym rynku? Jestem ciekawy. 15 za 190 koła? O kurde, potaniały te 15. W ostatnim odcinku po 300 sprzedawałem. Potaniały. W ogóle, słuchajcie, jest update również do Killoffa. Zapomniałem powiedzieć, mam Killoff 15 już w tym momencie. Znalazłem po taniości na rynku, także też taki update'ik co do Killoffa, bo zawsze wam update'uję te sprawy. No niby, kurde, można by zainwestować w te 15 i wykupić jakby wszystkie te 15, tylko teraz czy nam się to opłaci, nie? Wykupić wszystkie te 15 i wystawić je po prostu za 300 koła każda, nie? Myślę, że tak czy siak na tym możemy lekko zarobić. Oj, widzicie, już poszło coś. O kurde, dobra, próbujemy chyba, nie? Po 100 koła na każdym zarobimy, jak to kupimy. Więc potencjalnie myślę, że to może być dobry zarobek nawet na start. Nie będzie to dużo, ale zawsze coś, nie? Więc zainwestujmy. Oczywiście macie wszystko teraz jakby na tym, na ekranie. Ile zainwestowałem, ile finalnie się udało z tego zarobić, także żebyście widzieli. Zobaczymy, ile wyjdzie. Dobra, sprawdźmy, czy to coś jeszcze jest. Jest ta klata jeszcze za 200 koła. Tylko czy dwie klaty się pchać? Kurde, nie wiem, czy się pchać w dwie klaty, czy one na pewno zejdą. Dobra, próbujemy, nie? Do odważnych świat należy, próbujemy. Trzy itemy w tym momencie, 15. No w sumie ich nie potrzebuję, mam, także wystaw jeden i po 300 koła je wystawiamy. Także 300 koła, proszę bardzo, i wystawiamy. Jestem ciekaw, czy to zejdzie, albo jak szybko zejdzie. 3,5 miliona teraz stan pieniężny. No wydaliśmy w sumie pół bańki w tym momencie na to, ale dobra, jest nasza pierwsza inwestycja. Ogólnie nie pamiętam, jaki jest limit dla graczy, jeżeli chodzi o wystawienie ilości, jakby o ilość możliwości wystawienia na rynku, więc mam nadzieję, że to szybko zejdzie, bo nie pamiętam, jaki jest serio limit. Dobra, zobaczmy jeszcze te killoffy, jakie są, sprawdźmy to. No, killoff władcy po 250 koła? O, proszę. Ty, ten killoff władcy za 250 koła to mi się podoba, możemy to wziąć. Fajne, fajne. Kilo władcy za 250 koła. Myślę, że to tutaj można nawet drożej opędzlować. Tu za 450 koła już ktoś sprzedaje. No i proszę bardzo, pierwsza klata się sprzedała. Let's go, albo jakiś w ogóle jakaś część seta, więc lecimy z kilofem władcy. Wystaw jeden. Dajmy na to 420, tak śmiesznie, 420 koła, proszę bardzo, wystawiamy w takim razie, leci killofik, kolejny zarobek będzie, spróbujemy w ten sposób, czyli 3 przedmioty, aktualnie tylko gamblingujemy na rynku i tylko działamy na rynku, tak? Ja wiem o tym, że dla was się to może wydawać dziwne i też wiecie, czy tak da się zarobić, jeżeli poświęcicie trochę czasu, na pewno na tym będziecie dużo zarabiać, dlatego że po prostu no, kupujecie taniej, sprzedajecie drożej, jest to chyba najbardziej znana metoda wszechczasów tak naprawdę. I teraz tak, co my tu mamy? Widzę, że to jest giga overpaid, jeżeli chodzi o te miecze. Jest szesnastka, która jest tak naprawdę jedyną szesnastką i teraz słuchajcie, można by się pokusić, żeby sprzedać ją za 800 koła, czyli te 300 koła mieć w zanadrzu, tylko teraz kto ewentualnie kupi mi szesnastkę za tyle kasy, mając 15 za 500 tutaj?
tutaj wystawioną. No kurde, może być młyn z tym. Możemy się wepchać w ten mieczyk i zobaczyć, czy ktoś to kupi. Spróbujmy się wepchać w ten mieczyk. Za powiedzmy, nie wiem, za 700 koła sprzedać, czy nawet, no tak kurde myślę, 700-800 koła za to, no załóżmy niech to będzie 700 koła, zainwestowaliśmy w to, mamy w ogóle limit na rynku, więc to też jest też problem, właśnie o tym mówiłem, słuchajcie, że limit rynkowy może mi mocno pokrzyżować plany, mam nadzieję, że w setach nikt tutaj mnie nie przebił cenowo, bo jak mnie przebili cenowo w setach, to jest tragedia, szczerze wam powiem. Nie, mam dwie klaty, no tak myślałem, że pchanie się w te klaty to jest takie ryzykowne i sus, no ale dobra, myślę, że za 300 koła na luzie one sobie zejdą, nie powinno być z tym żadnego problemu. Mieczyk sobie teraz wykupiliśmy, więc fajnie, no myślę, że tutaj na luzie, że za nawet 800 koła można go pchnąć, bo to jest nawet dobra cena na niego, tak mi się wydaje. Tu hoglinka mamy za 3 miliony, hoglinek za 3 miliony, ciekawe, widzę, że chodzą drożej o wiele te hogliny. Zobaczmy sobie jeszcze na odłamkach, bo też mówiliście mi, żebym zaczął w odłamki iść i żebym sobie, że tak powiem, tutaj robił zabójstwa po prostu na freekillach i wszedł w odłamki. To jest naprawdę dobry pomysł i szczerze, to jest coś, co można spróbować zrobić. Tylko teraz tak, pierwsza rzecz, niech tu się posprzedaje to, co wystawiłem. Ja sobie tak, odłożę ten mieczyk, bo on jest pod inwestycję. Czy ja tu coś jeszcze mam, co na czym zarobię? No to na tej 11 na pewno zarobię, na kilofie 12 zarobię, na 10 zarobię. To sobie zostawiam, kilof do kopania zostawiam. Czy ja na czymś tu jeszcze jestem w stanie zarobić? No hełm 10, no powiedzmy, że na tym zarobię. Cokolwiek, bo to wiecie, tak wywalę po prostu te pozostałe itemy, na których nic nie zarobię, no bo to bez sensu to trzymać, nie? Wpiszmy jeszcze sell all, coś się tutaj, no widzę, że trochę się posprzedawało tych rzeczy z EQ, fajnie. Dobra, wpiszmy kosz w takim razie i powyrzucajmy niepotrzebny shit, no mięsko to się zawsze przyda, to wyrzucamy, albo to też w sumie zostawimy sobie, bo drewno to wiecie jak to jest z drewnem, to się tak samo z netherite'owym einotem też się to przyda. Hełm 11 mam, ej, nie zauważyłem w ogóle tego hełmu, że ja go mam, ty, dobra, ten hełmik też jeszcze sobie zostawimy, widzowie, ze względu na to, że 11 hełmik to na luzie ładnie sobie zejdzie. Jak ja 10 odłożyłem do EC, to 11 tym bardziej zejdzie. Dobra, te rzeczy wszystkie zejdą w międzyczasie, tak mam taką przynajmniej nadzieję. A my z takich rzeczy, co trzeba sobie kupić, to jest przede wszystkim tak, totem mamy, to jest najważniejsze. Ja uważam, że tutaj trzeba zainwestować teraz w stręża chociaż jednego. Może być przypał, a wiecie, stawiamy tutaj na te odłamki, żeby też je pozdobywać, więc spróbujmy na tych odłamkach je pozdobywać. Trochę graczy mnie tu już rozpoznaje, trochę mi to przeszkadza. I teraz tak, jakie cecha jest najbardziej oblegane, powiedzmy, ostatnie, ej kurde, ostatnie cecha jest najbardziej oblegane, wytyfy. To będzie to i tak jest kolejna rzecz, którą chciałem robić i zarabiać. Oczywiście kwarcik, no to dalej jest zarąbista rzecz, więc spróbujmy z tym kwarcikiem tutaj podziałać. Zobaczmy, jak to w ogóle poleci, czy w ogóle to odda dzisiaj kopanie tego kwarcika, ale już widzę, że oddaje. Słuchajcie, ten 15 też jeszcze szybciej to kopie, więc naprawdę fajna inwestycja była w tą 15. Tutaj widzę, że ktoś nam przyleciał, jakiś ziomal z totemem. Nie no, z 17 raczej nie ma co się klepać, ze względu na to, że słuchajcie, no byśmy sobie mało co bili, moim zdaniem. O, tutaj jakiś ziomal, tu jakiś 19, ten też latają takie osoby z lepszymi setami. Oho! O, dobra. Nie wiem, czy ja go zabiłem, czy nie? Nie, niestety nie ja tym razem. Nie ja tym razem. O, ale mnie bombnął, nie? Dobra, chyba już mnie wykryli, wiecie, na tym CH. Tak mi się wydaje, bo... O, no i super. Zeszła jakaś rzecz z rynku, także zarąbiście kolejny zarobek. Ale wykryli mnie na tym CH i ze mną latają, niestety, więc jest trochę przypał. O, fuck, dobra. O, fuck! O, shit. Ale mi bombnął, chłop, nie? Chłop mnie giga bombnął, tak szczerze. Nie wiem, jaki ma mieczyk ten jeden gościu, ale widać najwidoczniej bardzo mocny, więc kurde, spróbujmy wystawić tą moją 16 teraz i zaraz sobie tutaj polatamy jeszcze. No niestety chyba nic tutaj nie zbierzemy dobrego, bo aktualnie widzę, że jest duży młyn, ale to CH jest dobre, nie? O, kolejna rzecz zeszła. Dobra, dwie rzeczy zeszły z rynku, fajnie. Na pewno na nich zarobiliśmy, tak mi się przynajmniej...
lofy nie dają mi spokoju, że te 12 za 120 koła ktoś wystawił. No, takie psucie rynku to jest. Tu jest 14 za 250. Ja pierdzielę, ty, 14 za 250 już serio trzeba być porąbanym, nie? Bo to jest, kurde, 14 za 250, tak? Dobra, tą 14. Kurde, pchanie się w kilofy. Boję się, że jak się wepchnę w ten kilof, to kurna stracę. Dobra, ciul. Ciul, jak przepierdzielę na kilofach, to jest tylko i wyłącznie teraz moja tutaj wina, nie? Dobra, wystaw. Wystawmy za 600 koła. Może nam zejdzie to. Kurde, mam nadzieję, że to zejdzie. Kurczę, no. Nie chciałbym się znowu zadupić w tym, że wiecie, że kurde się nie uda tego sprzedać. Dobra, dwie dwunastki jeszcze mi zostały. I teraz jak te dwunastki sprzedać, słuchajcie? Dajcie mi, kurde, ten. Pomóżcie mi je sprzedać, bo ja nawet nie wiem, jak to można by sprzedać. Dobrze. Tu mamy, patrzcie, dwunastkę 250 koła jest najtańsza. Dobra, za 300 koła wystawiam te dwie dwunastki i liczmy na to, że ktoś się nadzieje, nie? Wystaw 300, raz, dwa, trzy. 300 koła, nie? A, ja zawsze tę ilość. Zawsze zapominam o tej ilości, żeby napisać, nie? Masakra. O, dobra, jest, mieczyk zszedł za 600. Albo nie, to był mieczyk za 600 koła, czy coś innego? Ej, nie wiem, co to zeszło za 600 koła. Dobra, dwa kilofy za 300 koła. No i dobra, mamy już 4 miliony, czyli nasz bazowy budżet odzyskaliśmy. Plus do tego zyskaliśmy, słuchajcie, 3 przedmioty na rynku wystawione o łącznej puli, tak naprawdę już przekraczającej nasz budżet. Także naprawdę fajnie. Ale też trzeba teraz zainwestować. Co mam na myśli? Muszę zainwestować teraz w fajerwerki. Myślę, że to w ogóle można zrobić za sklep za przegrany czas, więc może nawet kasa na to nie pójść. No i 35 fajerwerków się udało zdobyć, spoko. Wiecie, mógłbym próbować i tutaj sfragować. Chciałbym w ogóle ten jeden odłamek sprzedać, bym miał chociaż jeden anarchiczny odłamek, to bym mógł go ładnie opędzlować. Oho, wow, ale mnie bombnął. Minut kupiłem, kurde, no 8 minut strefa kupiłem. Pogrzało mnie? O. Dobra, wpadłem sobie w pajęczynę jakąś. Ale to chillerka, to nic się nie dzieje. Dobra, pyk, pyk, pyk. Kopiemy tego kwarczyka szybciutko. No i zobaczymy. To kopanie kwarcu też na pewno oddaje, nie? Tam będziecie mieli, mówię, wszystko podliczone. I to kopanie macie podliczone i będziecie mieli podliczone. No tak naprawdę cały ten, cały mój zarobek z dzisiejszego odcinka macie podliczony. Jestem ciekaw, ile zarobimy tak naprawdę na takich ruchach stricte rynkowo i z kopaniem. No mówię, no wiecie, na tym koncie póki co, no to najważniejsze jest zarabianie, tak? No bo jednak nie mam tutaj żadnej rangi, żadnych itemków też tutaj nie dostaję i no trzeba robić kasę, nie? Trzeba robić tą kasę, żeby potencjalnie móc sobie potem pozwolić na jakieś wydatki, na lepsze itemy. I tak uważam, że jak na gracza bez rangi mam dobre itemki. Jestem w stanie to stwierdzić już w tym momencie. Myślę, że dobrze sobie radzę na tym koncie. Może jedynie mógłbym mieć kill-off lepszy, na przykład 20, albo powiedzmy seta, nawet pod 20 chciałbym podejść. Jakbym już podszedł pod 20, to już naprawdę będę zadowolony na tym koncie. Też na pewno to wam pokażę, nie? I też nagramy o tym. 9,5 miliona? Ty, co jest grane? 9,5 miliona! Ja pierdzielę, ty, dostałem od kogoś kasę po prostu. Strong Bird jakiś, ktoś mi przelał. Ja pierdzielę, muszę to zobaczyć teraz, nie? Kurde, no i to jest właśnie widzowie minus tego, że widzowie mnie tutaj rozpoznają już powoli na tym koncie. 9,5 miliona mam w tym momencie, nie? Ja pierdzielę. Przyfilował, że jestem. O, sprzedało się za milion. 10 milionów, słuchajcie. Pierwsze 10 milionów na tym koncie. Ja pierdzielę, nie? Nie no, hit. 6 milionów ponad zarobiliśmy dzisiaj. Ja pierdzielę. Ponad 6 milionów, stary, zarobiliśmy dzisiaj. Mocne, mocne to jest, serio, mocne to jest. Nie wiem tak naprawdę, ile z tego dostałem, a ile... O, tutaj od razu jak poleciał chłopaczek, ale już jest respekt do mnie, od razu uciekają, słuchajcie, jest respekt. Tutaj ktoś wykopał, widzę, kwarczyk, niedobrze. Tam jest jeszcze bańka niewykopana, mam 7 fajerwerków, więc muszę uważać, szczerze powiedziawszy, więc spróbujmy tak, wiecie, wlecieć tutaj w miarę bez problemu. Dobra, bez problemu, słuchajcie, dlatego że tu jest normalnie wyjście odkopane. Ktoś zrobił trapa na jedną stronę, też bez sensu trochę. W sumie też wiecie, z tego kopania kwarca mogłem trochę zarobić, no bo patrzcie, to kopanie kwarca naprawdę daje dużo sianka. Ale chyba będę właśnie inwestował w kill-off teraz, wiecie? Tak mi się wydaje, że te 10 milionów zainwestuję w kill-off, ale tu już w następnym odcinku w to zainwestujemy. No kurde, chciałbym, żeby mi się wszystko na rynku wysprzedało, albo chociaż żebyśmy odłamek się wystawili. O kurde, jest kolejna rzecz, pa. Tutaj jakiś ziomal z jakiejś gildii, tutaj o, polecieli na niego. Kurde, można było coś, jakbym skaesił jakieś kurde tej rzeczy, by było naprawdę przyjemnie, nie? Jakby sobie itemki zebrać, to jakiś Kasperek biega.
No byłoby przyjemnie tutaj coś podebrać, jakiś itemek, nie? Tak szczerze powiem, nie? No, 3 minuty jeszcze strężyk. Można byłoby nawet pokusić się o sfragowanie jakiegoś delikwenta. Może nie na tym CH, ale... Kurde, już widzę, że powoli mnie chyba tu ludzie rozpoznają znowu. Niedobrze. Oj, tutaj się klepią. Ale to CH chyba jest powoli lekko spalone, bo tu żaden Steve'ek nie chce wyjść, a jak już wyjdzie, to raczej... Tak wiecie, momentalnie odlatuje. No to CH raczej jest spalone. Spróbujmy jeszcze pójść sobie na ostatnie CH. Tu może być młyn. No właśnie, tutaj jest, widzę, mocny młyn pod spawnem. O, tutaj Wiktor, czyli klan ZZZ. Dobra, idziemy spawna. Bierzemy oczywiście nasz anarchiczny odłamek, sprzedajemy go, bo one są dużo warte. Dlatego chcę wam też pokazać, że na tym też można zarobić. Mamy jeden i słuchajcie, patrzcie to teraz. Ukośnik rynek. I ten jeden chodzi tak naprawdę po... No tutaj jest za drogo akurat, ale najtańsze 3 miliony chodzą, nie? Także jak wystawimy za 2,90... Znaczy, że 2 miliony 999 tysięcy, no to myślę, że na luzie szybko sobie zajdzie. Więc tak naprawdę free 2 miliony. No już mnie rozpoznał ktoś. Kurde, najgorzej, nie? Dobra, wystaw 1, 2... No i proszę bardzo, wystawiamy za 2 milionki. Zaraz to powinno sobie momentalnie zejść tak naprawdę. To jakieś sety też zdobyłem. Te sety oczywiście są do wywalenia, bo te siódemki nic nie kosztują w tym momencie. To jest totalnie taniocha, więc tego nawet nie trzymamy we kół. Bez sensu to trzymać. Jeszcze zerknę, czy na pewno... Tak, dobre rzeczy wystawiłem. No i dobra, teraz tak. Rynek. I zaraz powinien ten odłamek sobie zejść. Mamy oczywiście jeszcze kilo w 1 za 300. Ej, ten kilo w ogóle, że ten kilo wszedł, kurde. Aż jestem, powiem wam, w szoku, ale teraz pewnie się nowy jakiś pojawił, 12. Nie, mój jest najtańszy, za 300, super. Ej, kurde, kilo w 16 za milion? Kurde, możemy go wziąć, słuchajcie. Nawet nie, że pod inwestycje, tylko po prostu dla mnie, żebym sobie kopał. A 15 wystawimy. No i dobra, wystawmy ostatni przedmiot. I tak naprawdę już policzymy tak, jakby te rzeczy się sprzedały oczywiście. Łącznie to sianą, teraz będziecie mieli podsumowanie. No i zobaczymy po prostu, ile będziecie widzieli tak naprawdę już na tytule, ile się udało zarobić, no ale myślę, że was i tak usatysfakcjonuje ta liczba. Uwaga, czekajcie, kilo w 15 za milion tutaj ktoś wystawił. Myślę, żeby nawet go puścić za, no powiedzmy ten, no dobra, 999 koła go puścimy. Najtańszy zrobimy wystaw, jeden. Puścimy go za, słuchajcie... Dobra, puścimy go za 990 koła, niech leci, mamy 16 kilo, także co? Teraz macie na ekranie podsumowanie, łącznie z itemkami już sprzedanymi, te, które są sprzedane na rynku oczywiście, to już macie podsumowanie. Także mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, elo!